Także widzicie Państwo spisek za spiskiem w żebracznicy. No bo wiecie Państwo, żeby do stołu się dostać, to nie jest tak łatwo. Trzeba jeszcze innych. Ludowik, twemu zgotowałeś los. Wykończyć. Napoiłeś nas winem, które mocą wiera. Dla tych, którzy ci służą, znak postawiłeś, by uciekli przed smutkiem. Aby ocaleli, których ty miłujesz, wspomóż nas twoją prawicą i wysłuchaj. Bóg przemówił w swojej świątyni. Będę się radował i szczerze sygnał. A dolinę Sukot wymierzę. Do mnie należy Gilead i ziemia Manasesa. Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem. Moją misją do mycia jest Moab. Na Edomie mój Bóg postawię. Takie ufuję nad Filisterem. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż mnie doprowadzi aż do Edomu? Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz z naszymi wojskami? Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo także widzicie Państwo, te religie są ciemne. Dokonamy i teraz zobaczymy, co tutaj postanowi się na forum ONZ. No mówią tak świadkowie Jehowy od lat, tak samo jak i mówili o efekcie cieplarnianym, tak i mówili o tym. Aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Religia to jest, wiecie Państwo, opium. Opium to już dawno temu stwierdził Kurt Waldheim. Ja już to cytowałam 30 lat temu, 50, 35 lat temu. Rozgłaszajcie Jego chwałę. Módlmy się. Boże światłości wszystkich narodów, pozwól swojemu ludowi cieszyć się trwałym pokojem i napełnij serca nasze tym samym światłem, którym rozjaśniłeś duszę naszych ojców, przez Chrystusa, Pana naszego. Szukasz mieszkania w błogosławionej lokalizacji łączącej blisko z centrum atrakcyjnego. Dziękujemy na dwa roże wspólnotowi Twojej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy wraz z nami trwali na popołudniowej modlitwie. Także spisek na spisku. Bardzo dużo złego dzieje się, proszę Państwa, tutaj u nas, w tej żebracznicy. Na Mazowszu, na Wisło. Tak. 17 minut po godzinie 14. Jak tu się dzieje, wiadomości, a takie piosenki do snu, no to trzeba dawać na wieczór, a nie teraz. Ja wiem, że jest ciemno, ale no bez przesady. No już nie mogę. Tak. Wyprowadził mnie z równowagi. I pewnie do tego nie będę mogła spać. Spokojnie, weź pozytywum. Pozytywum? Tabletki uspokajające. Pozytywum zawsze mi pomaga, a wiesz, jaki jest mój Andrzej. Pozytywum ukoi nerwy, a do tego pozwala spokojnie przespać całą noc. No i jak tam twoje nerwy? Wczoraj kupiłam pozytywum i od razu się uspokoiłam. A dzisiaj jestem taka wyspana. No i wiesz, że zapłaciłam tylko coś koło 5 zł za 30 tabletek. Suplement diety pozytywum
oszczędź sobie nerwów. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup dynamicznego Golfa z rabatem do 8000 zł w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Zaprasza Rowiński Weidemajer. Piaseczno, ulica Armii Krajowej 22. Volkswagen, das Auto. Zdarza ci się, że twoje stopy są jak lód? Wypróbuj dostępny w aptece Reguterm Gel. Reguterm rozgrzewa zimne dłonie i stopy już po kilku minutach, a efekt jego działania będziesz odczuwać przez długi czas. Zimne stopy i dłonie? Reguterm zadba o nie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.20, Filip Kekusz, zapraszam. W ostatnim tygodniu średnia cena litra 95 spadła o 7 groszy, litra oleju napędowego i autogazu o 6 groszy, podaje biuro maklerskie Reflex. A te ceny mogą jeszcze spadać, dodają analitycy, ale nie tak gwałtownie, bo złotówka osłabiła się wobec dolara. Przypomnijmy, ropa wciąż jest wyjątkowo tania. W środę cena baryłki w Londynie spadła na chwilę poniżej 50 dolarów. Domniemany sprawca czwartkowej strzelaniny na południe od Paryża prawdopodobnie wziął zakładników w sklepie koszernym na wschodzie stolicy Francji. Z wcześniejszych informacji agencji prasowych wynika, że doszło tam też do wymiany ognia, w której ranna została jedna osoba. Z kolei państwo islamskie chwali środowy atak na siedzibę tygodnika Charlie Hebdo, a zamachowców nazywa bohaterskimi dżihadystami. Wiadomość w tej sprawie ukazała się w codziennym dźwiękowym biuletynie organizacji, który publikowany jest na portalach społecznościowych. Sąd odrzucił apelację siostry króla Hiszpanii Filipa VI. Infantka Cristina de Borbon stanie więc przed sądem. Po raz pierwszy na ławie oskarżonych zasiądzie członek hiszpańskiej rodziny królewskiej. Siostra króla usłyszała zarzuty związane z defraudowaniem środków publicznych. Proces rozpocznie się najwcześniej pod koniec roku. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Iga z szansą na paftę. Film Pawła Pawlikowskiego znalazł się wśród tytułów nominowanych do Nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych w kategoriach najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsze zdjęcia. Iga zmierzy się z Lewiatanem, Smakiem Kary, Śmieciem oraz Dwa dni, jedna noc. A już w nocy z niedzieli na poniedziałek dowiemy się, coś kręci, już coś zmierzy się. W listopadzie ruszą zdjęcia do adaptacji książki Joanny Bator Ciemno, prawie noc, nagrodzoną nagrodą Nike, rozgrywającą się w Wałbrzychu. Opowieść na ekrany przeniesie Borys Lankosz. Reżyser Rewersu chciałby, by film miał formę baśni. Chciałbym, żeby to się formalnie odniosło do kina Wojciecha Jerzego Hasa. Mam jakąś taką potrzebę, żeby ten film był zrobiony w bardzo dużej części w studiu, w świecie, który jest zupełnie wykreowany. I to nie był taki Bałbrzych dosłowny, tylko właśnie coś takiego, co by było jakąś przestrzenią bajki. Ciemno prawie noc będzie dla Borysa Lankosza kolejną filmową adaptacją współczesnej literatury. 31 stycznia do kin wejdzie Ziarno prawdy, które powstało na kanwie bestsellerowego kryminału Zygmunta Miłoszewskiego. Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza do nowego miejsca w sieci. Wchodząc na retroteka.org przenosimy się do 1914 roku. Ola Brodziak. Bazą projektu są zdigitalizowane wydania Kuriera Zagłębia z 1914 roku. Internetowa strona stylizowana jest na starą gazetę w poszczególnych działach, jak życie codzienne, sytuacja polityczna w Polsce, reklamy, humor, rysunki i kącik literacki. Co dwa tygodnie zamieszczane będą najciekawsze artykuły z zagłębiowskich gazet. Muzealnicy zapraszają do wchodzenia na retroteka.org, czytania i komentowania. Ola Brodziak, Tok FM. Kolejne informacje kulturalne o 16.20. Zapraszam. Pogoda. Nie ma w całej Polsce dziś temperatury na plusie, 0 tylko na krańcach południowo-wschodnich, ale już 3 stopnie w centrum i nawet 6 stopni na zachodzie. Pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. W całym kraju może padać deszcz, a na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu profesor Paweł Łukow, bioetyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy, proszę Państwa, mówić o bardzo specyficznym aspekcie pytań o eutanazję, problemów związanych ze zjawiskiem eutanazji.
Otóż pojawiła się przed paroma dniami taka informacja dość zaskakująca, że skazany na dożywocie za gwałt i morderstwo mężczyzna obywatelstwa belgijskiego, 51-letni Frank van der Blicken, poprosił o eutanazję z powodu cierpień psychologicznych nie do zniesienia i uzyskał na tęże eutanazję zgodę takiej państwowej komisji rozpatrującej wnioski o eutanazję, takiego jakby sądu belgijskiego. Ta jego decyzja miała być wykonana w ten weekend. Prośba, tak jak powiedziałem, została uzasadniona jakby faktem osadzenia w więzieniu, niemożnością wyzbycia się swoich upodobań seksualnych, swoich krzywdzących innych potrzeb, można by chyba tak w ten sposób to określić. I jakby byłaby to chyba, nie wiem, czy już mieliśmy wcześniej takie przypadki, jedna chyba z pierwszych eutanazji z przyczyn psychologicznych, nie z przyczyn zapaści fizycznej i niemożności kontynuowania życia bez dalszych fizycznych, bardzo głębokich cierpień, bardzo głębokiej utraty sprawności, tylko właśnie z przyczyn psychologicznych, z przyczyn ograniczenia także prawnego, no bo ten człowiek odsiadywał wyrok pozbawienia wolności dożywotniego i nie starał się o wcześniejsze zwolnienie, nie starał się o złagodzenie tego wymiaru kary właśnie z przyczyn jakby nieusuwalności tych swoich skłonności i potrzeb. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia filozoficznego pytanie, czy eutanazja tego rodzaju czym by była? No właśnie, to jest tutaj chyba najbardziej takim zagadkowym elementem. Jest właśnie ten kontekst. Kontekst tego, że jest to człowiek, który został uwięziony zgodnie z prawem, który odbywa karę za bardzo poważne przestępstwo i który w pewnym sensie, można powiedzieć, cierpi jak gdyby z tego powodu, że dopuścił się tak potwornych przestępstw. I myślę, że w odbiorze wielu osób ta decyzja komisji, która wydała zgodę na tę eutanazję, była jak gdyby budziła kontrowersje dokładnie z tego powodu, bo była traktowana jako raczej akt łaski niż jako działanie, które miałoby ulżyć chorym. Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że te ustawy dotyczące eutanazji czy pomagania w samobójstwie, one były przeznaczone, czy tak powiem, zaprojektowane dla kontekstów medycznych, dla ludzi, którzy są chorzy i znajdują się w sytuacji ich zdaniem bez wyjścia. To jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że w zasadzie czy mamy do czynienia z kontekstem medycznym w przypadku kogoś, kto popełnia przestępstwo z takich pobudek psychopatycznych, prawda? Czy psychopatia jest jakby jednostką medyczną, którą traktujemy tak samo jak inne choroby i jeśli jest nieuleczalna, czy możemy wówczas stosować również i takie środki. Tutaj już warto zrobić przypis i powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości Belgii się nie zgodziło na tą eutanazję. Ona się nie odbędzie. Tutaj zaznaczono, że takich przesłanek nie ma, żeby to się odbyło. On zostanie skierowany do nowego centrum leczenia psychiatrycznego, no ale pytanie pozostaje. Czy choroba psychiczna tego rodzaju. Każdy człowiek ma chorobę psychiczną. Również może być przesłanką do jest w pewnym sensie pytanie o to, jak daleko możemy przesuwać się w snuciu analogii pomiędzy przypadkami, dla których pewien przepis został przewidziany, na który został pomyślany, a takimi, takimi przypadkami, które, że tak powiem, nas zaskakują. Pewni ludzie jeszcze żyją, proszę Państwa, i tyle. Tego rodzaju prośba o tego skazanego no jest czymś wyjątkowym i osobliwym w pewnym sensie, kiedy on oczekuje, że ktoś mu pomoże zakończyć życie. Zwłaszcza, ktoś że jest mu pomoże zakończyć życie. Proszę Państwa, właściwie dlaczego? Kochajmy się, bo ludzie szybko odchodzą. Czy ktoś mu pomoże zakończyć życie? Mariusz Pilis, reżyser, korespondent wojenny, autor filmów dokumentalnych, współpracownik wielu telewizji oraz Jacek i Michał Kamowski. Współpracownik wielu telewizji. Im więcej telewizji, tym lepiej. Telewizyjni, im więcej opcji, proszę Państwa, tym lepiej. Oddziaływanie. Profesor doktor habilitowany Także zapraszamy. Janusz Kawiecki.
Kawecki. Symposium jest organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Radio Maryja i Telewizji Trwam. Zgłoszenia na sympozjum przyjmujemy pod numerem telefonu 56. Zawsze sobie na to sympozjum pójść, no bo wy jako katolicy powinniście chodzić na tę mszę, więcej modlić się na swoich mszach. Kochani, no o czym my tu mówimy? Powinniście więcej się modlić. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Więcej się modlić. Co czynimy? Co jeszcze możemy czynić? Jak wspólnie razem... Macie więcej się modlić, moi kochani. Więcej się modlić, tak. Więcej macie się modlić. Jest 14.30. Nie eutanazja, nie... Nie umierać. Nie odbierać sobie życia. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Święty Wojciech był to biskup praski, Czech, pochodzenia książęcego, z rodu sławników, panującego nad jednym z plemion czeskich. Wygnano go z Pragi, bo między główną dynastią wierzchniczą czeską, a sławnikami była nieprzyjaźń. Biskup pojechał do Rzymu. Tam spotkał się z królem niemieckim i cesarzem Ottonem III, bawiącym właśnie w Wiecznym Mieście. Był to biały kruk między królami niemieckimi. Współcześnie zwali go cudem świata, bo zdawało się, że opatrzność osadziła go na tronie, żeby znikła z historii złość, zawiść, żeby sprawiedliwość tak, widzicie państwo, pomiędzy narodami. Święty Wojciech to nie jest tylko dla dzieci. Święty Wojciech to nie jest jakby tylko dla młodzieży, bo to z pastuszków wszelkie podziały i te pastuszki wasze, no to... Wy się sami ośmieszacie i potem ludzie nie chcą, proszę Państwa, ludzie nie chcą słuchać tego wszystkiego. Ni pastuszków, ni pastuszków, ni pastuszków. Bajeczki. Także proszę Państwa, ja idę się pod prysznic zanurzyć. Otto III, Żelbel i święty Wojciech, którego cesarz wybrał sobie za spowiednika. Tam w naradach z papieżem postanowiono, żeby północni poganie nie podlegali po chrzcie niemieckim arcybiskupstwom, ale żeby w Polsce była dla nich zwierzchność kościelna. Żelbel dużo w Rzymie znaczył, a gdy sam niebawem został papieżem pod imieniem Sylwestra II, ustanowił w Polsce metropolię, czyli arcybiskupstwo, podlegające wprost samemu tylko papieżowi. W ten sposób Polska stała się zupełnie niezawisłą, osobną prowincją kościelną. Na arcybiskupa powołano świętego Wojciecha. Święty mąż wybrał się zaraz do Polski. Przebywał w Krakowie, który nawet nie należał jeszcze do piastowskiego państwa, mając ciągle dawnych książąt plemiennych. Następnie bawił w Cieszynie, w Bytomiu Górnym, w Opolu. Krótko zabawił w Gnieźnie i Poznaniu, spiesząc na prace misyjne do Prus. Tam spotkała go śmierć męczeńska. Ciało jego wykupił Bolesław na wagę złota i kazał pochować w katedrze gnieźnieńskiej. Zaraz po śmierci poczęto czcić polskiego arcybiskupa jako świętego. W całej Europie wznoszono kościoły pod jego wezwaniem, nawet w stolicy ówczesnych Niemiec w Akwizgranie. W Rzymie jest kościół polskiego najstarszego patrona na ostrowie rzeki Tybru. W Krakowie wystawiono na cześć świętego Wojciecha kaplicę pamiątkową na pagórku wznoszącym się nad miastem od strony północnej. Dzisiaj ten kościółek, pierwotnie położony za miastem, znajduje się na środku rynku. Arcybiskupem został teraz rodzony brat świętego Wojciecha, święty Radzym.
a podlegało jemu i jego następcom biskupstwo poznańskie i trzy nowo założone, krakowskie, wrocławskie i w Kołobrzegu na Pomorzu. Otco III pragnął pomodlić się na grobie swego świętego spowiednika, a przy tym porozumieć się z Bolesławem. Gościna cesarska w roku tysięcznym w Gnieźnie miała być nauczką dla księży i margrafów niemieckich. Przy tym Bolesław rozpoczął taki przepych i takie urządzał. Państwo zobaczą, jak Ameryka się cieszy na luzie w Anglo-Ameryce Białystok. Elementy naprawowawczo-naprawcze, resocjalizacyjne. Więc znowu, czy tutaj mielibyśmy ten element ochronny? No, ta kara, tamże nie kara, osobliwe przejęzyczenie, wykonanie tej eutanazji. Ja mam tu element ochronny. Działanie. No, dałyśmy kawałeczek tego programu, ale to na zasadzie, wiecie państwo, krótkie filmy, bo tu chodzi raczej też i o zdjęcia, a zdjęcia są krótkie, prawda? Także pozdrawiajmy się, proszę państwa. Systemowi ścigania przestępców i karania im, sądzania i karania, powodowało to. Jest też duże pytanie o to, czy taką metodą, nie da się ukryć, przemocową, to znaczy tutaj jednak państwo ma ten właśnie prawo do stosowania przemocy, przymusu, zamknięcia, izolacji. Czy tymi metodami można kogoś skłonić do głębokiej zmiany psychologicznej? Bo to właściwie to jest ta stawka. To znaczy, człowiek, który popełnił straszliwe czyny, może pod wpływem głębokiej przemocy podjąć decyzję o zmianie wewnętrznej, próbować. Ten człowiek w pewnym sensie to nie jest możliwe, ale być może jest to też deklaracja odrzucenia pewnych narzędzi. Tak, czyli ma pewne. No trudno też powiedzieć, jakie były rzeczywiste motywy tej prośby tego człowieka. Pokaż ma pewne. Może, mówiąc brutalnie, nie przelicytował, kiedy uzyskał tę zgodę tej komisji, bo niewykluczony, że chciał osiągnąć coś innego. Być może złagodzenie kary, być może przeniesienie do ośrodka, ale jakimś rygorze, który sądziłby był bardziej dla niego do zniesienia. Nie mamy takich informacji, więc a wydaje się, że jest całkiem prawdopodobne, że mogło to być działanie strategicznym, jakiegoś rodzaju próba załatwienia sprawy, co wydawało mu się osiągnąć. Niejasność dotyczącą gry, tak? Takiej z systemem. Z jednej strony penitencjarnym, a z drugiej strony właśnie z tym prawem, które dotyczy bardzo specyficznych, trudnych, wyjątkowych w zasadzie przypadków umierających i cierpiących ludzi. Tam jest też ten wymóg dotyczący umierania i tak dalej. Więc znowu to jak gdyby schodzi na bok. Czyli to by było, gdyby tę eutanazję wykonano, myślę, że byłby to taki bardzo niejednoznaczny i niebezpieczny społecznie sygnał. I to myślę, że dla wszystkich, niezależnie od tego, jakie mieliby mieć postawy wobec tego, czy eutanazja winna być legalna, czy nie. Ale myślę, że dla krytyków eutanazji byłby to w pewnym sensie, może niezbyt elegancko prezent. No byłby to silny dla nich argument i na pewno byłby mocno wykorzystywany, że o to proszę, scenariusz równy pochyłej się realizuje. I to się realizuje w sposób, o którym nawet myśmy nie myśleli. To by była już zupełnie wyjątkowa. Dziękuję bardzo, profesor Paweł Łuk. Czyli, proszę państwa, Radio Tok FM Europa. Był państwem moim gościem, 14.30. Kończy ta ekstra, czyli, że zaraz będzie 15. Ja przejmuję prysznic hinduski. Zaraz sobie zrobimy gorącej herbaty. Na urządzenia mobilne www.tokfm.pl/pobierz. Reklama.
Od jakiegoś czasu znacznie przybrałam na wadze. Czy to przez menopauzę? Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM Euro Conchita. Jak pozbyć się nadwagi? Rozwiązaniem jest suplement diety Linea Meno. Linea Meno zawiera składniki, które pomimo wahań hormonów skutecznie ograniczają apetyt oraz hamują odkładanie tkanki tłuszczowej. Linea Meno to jedyny produkt na odchudzanie dedykowany kobietom w okresie menopauzy. Linea Meno. Możesz schudnąć w każdym wieku. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł, a do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Zespół Niespokojnych Nóg? Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. A jest, i ja to miałem. Zaczynało się wieczorem, albo budziło go w nocy. Takie dziwne mrowienie w nogach, tak. Machanie, przebieranie. Przebieranie, jakby biegał przez sen. To było silniejsze, musiałem ruszać nogami, wstawać. Dopóki nie zaczął regularnie stosować tabletę Restonum. No właśnie, Restonum, gdy masz objawy zespołu niespokojnych nóg, czyli RLS. Wreszcie normalnie śpimy. Restonum. Do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawa konsumenta walking.gov.pl. Czujesz czasem, że ręce ci się zamarzają? Wysoko dostępny w aptece Reguterm Gel. Reguterm rozgrzewa zimne dłonie i stopy już po kilku minutach, a efekt jego działania będziesz odczuwać przez długi czas. Zimne stopy i dłonie? Reguterm zadba o nie. 9 milionów złotych! Wielka wygrana może być twoja! Już teraz kumulacja w Lotto! Do wygrania aż 9 milionów złotych! Także proszę Państwa, nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 14.41. Dzień dobry, Elżbieta Mazur. Zapraszam. Co najmniej dwie śmiertelne ofiary strzelaniny we wschodniej części Paryża, informuje o tym agencja Reutera. Wcześniej AFP donosiło o strzelaninie w koszernym sklepie spożywczym w tej części francuskiej stolicy. Tamtejsze media informowały o co najmniej pięciu zakładnikach, w tym dziecku. Wszystko wskazuje również na to, że zakładnika wzięli dwaj bracia podejrzani o zamach na redakcję Charlie Hebdo. Policja otoczyła budynek, w którym ukrywają się mężczyźni, i całe miasteczko Damantin-en-Gel, 40 km na północ od Paryża. Rozmawialiśmy z Polką mieszkającą w tej miejscowości. Opowiada TOK FM, że mieszkańcy mają nakaz nie opuszczania domów. Centrum miasteczka jest opustoszałe, opisuje Polka. Fragment tej rozmowy w informacjach o 15. W niedzielę w Paryżu spotkanie szefów ministerstw spraw wewnętrznych. Polskę będzie reprezentowała minister Teresa Piotrowska. We francuskiej stolicy spotkają się ministrowie z państw Unii Europejskiej, a także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej. Spotkanie zwołał szef francuskiego MSW po ataku na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Czyli to, co jest na Saskiej, na Pradze Południe u tych dupków, no to, że nie wychodzą z domu, no to tylko jest żart. A tam naprawdę nie wolno wychodzić z domu. Następna faza badań powinna potrwać około pół roku. Agencja IP podkreśla, że jeszcze w tym roku firmy farmaceutyczne powinny wyprodukować miliony dawek preparatu. Pogrzeb Tadeusza Konwickiego odbędzie się 15 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie, poinformowała dziś rodzina pisarza. Tadeusz Konwicki zmarł w środę wieczorem w swoim warszawskim mieszkaniu. Miał 88 lat. O zmianie terminu pogrzebu poinformowało także Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które wcześniej zapowiadało uroczystości pogrzebowe na 16 stycznia. Pogoda. Do końca dnia w całej Polsce może padać deszcz. Nocą śnieg będzie padał wzdłuż południowych i wschodnich granic tej części Polski na termometrach delikatnie poniżej zera,
a w pozostałych regionach do 4 stopni, więc będzie raczej deszczowo. W ciągu dnia to się nie zmieni. Na termometrach jutro na wschodzie 3 stopnie, w centrum 9, a we Wrocławiu nawet 12. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem, który w porywach może przekraczać i nawet 90 km na godzinę. Więcej szczegółów tego ostrzeżenia w informacjach o 15. Zapraszam. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. 14.44, piątek po południu, a więc pora na listę przebojów TOK FM. Bartosz Dąbrowski. Dzień dobry, witam jak niemal co tydzień. Na początek podsumujmy głosowanie w notowaniu 216 na miejscu 3. Jacek Żakowski, Tomasz Listo, Tomasz Wolf. TOK 7, to jest trochę tak z postanowieniami, dobra. Ja nie wiem, bo jestem zdany. Ale tak jak premier Kopacz tutaj cię zakapuje tą, bo zapowiedziałeś, że tylko 100 dni. Ale wiesz, chciałem 100 dni, bo ja się teraz, wiesz, jak ja się boję wyjścia ze studia, jak go odpalicie tutaj, to wtedy... Znaczy, no, to będzie próba twojego handlowa. Będziemy na ciebie patrzyli z przyjemnością, a serdecznie się męczy. Miejsce drugie, Piotr Najszkowi, Tomasz Piątek. To chyba. Już. Tym razem zaczynamy zaśpiewać. Gdy się kryzys rodzi, to Europie szkodzi, a wszyscy udają, że się na nim znają. Warto słuchać Gwiazdowskiego i Korwina też Nikkego. Kryzys, kryzys, kryzys robi Unia nam. No i już może dalej czytaj, bo tak. Wiadomo, z litości dla publiczności. No i miejsce pierwsze, niezmiennie od tygodnia, Ludwik Dorno u Jana Woda. TOK 1. Tak, panem dopytuję, bo przyjrzył pan jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej, chyba Renacie Grochal, wywiadu i zapytała ona mniej więcej tak, no, dlaczego Jarosław Kaczyński mówił o tym, że wybory zostały sfałszowane. A pan odpowiedział mniej więcej tak, bo w to wierzy. Wężowie zaufania PiS-u nie, albo się nie sprawdzili, albo po prostu nie natrafili na te fałszerstwa na dole. Więc na jakiej podstawie można w to wierzyć? No tak, no... Nie chodzi o to. No, kucha, cisza w radiu, Boże. To chyba, albo wydaje mi się, że to z jakiegoś dość znanego wiersza Szulgorskiej, ale pora jest tak wczesna, że jeszcze neurony mi się nie poszczepiały w mózgu, więc tytułu nie przytoczę. No, moja wiara jest silna i dochłodna. Nie można, no. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. Otwieramy notowanie 217. Przed nami propozycje, jakieś prześlenie wiosenne chyba nas dotknęło. Niewiele tych propozycji dzisiaj, ale będzie czego posłuchać, obiecuję z całą pewnością. No dobrze, najpierw jednak propozycje premierowe, bo propozycją numer 1 będzie Ludwik Dorno u Jana, tego nagrania słuchaliśmy przed chwilą. Propozycją kolejną jest nagranie fragmentu rozmowy Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która gościła u Dominiki Gierowicz. TOK 2. Była pani zaatakowana przez internautów za swój wpis twitterowy dotyczący redaktora Sęgi. Wezwała go pani do odchudzania. Tak. Nie, znaczy, sprawa jest bardzo prosta. W domu od wielu lat borykamy się z cukrzycą. W związku z tym cały czas mierzymy, ważymy, myślimy o tym i niestety przez te, niestety przez te okulary też patrzę trochę na świat. To znaczy od razu jak kogoś widzę, to sobie myślę o zagrożeniu cukrzycowym. O chorobach cywilizacyjnych tak naprawdę, które... Ale...
W tej chwili dotykają miliony na świecie i w Polsce. A myśli pani o zagrożeniu Twitterowi? Mój znajomy dziennikarz mówi, że świadomie nie pisze nic na Twitterze, bo wie, że zrobiłby to pod wpływem emocji i zawsze potem żałuje i przeprasza. Rzeczywiście to był wpis taki niepotrzebny i niedelikatny. To jest, no więc to budzi wątpliwości w ogóle do tego, jak używać przez polityków Twittera. Może tylko sobie prezentować pewne racje, rzeczy, które się robi, gdzie się idzie, co się dzieje, natomiast ograniczyć jakby swoje własne emocjonalne wpisy. No myślę o chorobach cywilizacyjnych, ponieważ żeśmy zaczęli od chorób. Myślę, że o tym trzeba coraz więcej, coraz głośniej mówić. Kolejną propozycją jest fragment informacji Anna Draganek. TOK 3. Słuchasz informacji TOK FM. Arbitracja i obława na północy kraju, to tam zgodnie z informacjami od policji mają przebywać dwaj bracia podejrzani o atak na redakcję Charlie Hebdo. Według dziennika Le Parisien zlokalizowani mężczyźni z rysopisu przypominają dwóch sprawców ataku. Na twarzach mają kominiarki, z tyłu samochodu widać było długą broń. No i jeszcze propozycja czwarta, kontynuacja tematu, który pojawił się już w liście przebojów jakiś czas temu. Ryszard Petru, Marek Goliszewski u Macieja Błogowskiego. TOK 4. Że Niemcy są przygotowane na wariant B i C, czyli wyjście Grecji z strefy euro i wyobrażają sobie strefę euro bez Grecji i to ma być tak zrobione, cały ten proces wychodzenia, który by, że nie zagrozi to stabilności całej strefy euro. Dlaczego to jest ważne dla mnie? Dlatego, że ja kilka razy w mojej książce również o tym piszę, że musi być taki wariant, przepraszam, ale musi być taki wariant B, a do tych... Jak jest tej książki, panie Ryszard? Nie, nie, ale nie słuchał magazynu EKG. Marszał Petru już słynie tutaj z prezentowania dwóch książek, które na razie pytam, nie, przepraszam, mogłem powiedzieć, gdzieś napisałem, prawda? Natomiast chodzi tylko o to, że... Ale nie zrobił pan tego, ciekawe dlaczego. Okej, tak. No i tyle. Cztery są propozycje w tym tygodniu. Wspomniałem jakieś prześlenie wiosenne. Za tydzień będzie lepiej, ale będzie jeszcze do 15 czego posłuchać, bo czekają na nas wspomnienia. Jak zwykle wybieram nagrania, które wydarzyły się mniej więcej równo kilka lat temu. Tym razem to będzie jedna z propozycji z 7 stycznia 2011. To była lista numer 29. Proszę, co nas przynajmniej na razie omija tej zimy? Problemy z kolejnictwem nas omijają, a o tym właśnie między innymi dużo propozycji było w liście numer 29. Poseł PiSu Zbigniew Niżyński w fotelu marszałka Sejmu Grzegorz Schetyna. Posłuchajmy. TOK 3. Wniosek formalny, tylko bardzo proszę. Panie marszałku, chciałem złożyć wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w związku z pierwszym w ciągu 3 lat sukcesem pana ministra Grabarczyka Polskich Kolei. Chciałem zasugerować, aby Wysoka Izba, wzorem filmu Miś Stanisława Barei, ogłosiła dzisiaj ten dzień, to wielkie święto, dniem pierwszego pasażera. Dziękuję bardzo. Wniosek jest formalny, więc musimy go przegłosować. Kto jest za tym, żeby ogłosić przerwę? Tak? Musimy zagłosować. Wniosek jest formalny. Chyba, że wycofa go pan poseł Giżyński. Proszę? No, rozumiem, że poseł Giżyński zgłosił go, więc będzie za przynajmniej, tak? Zgłosił wniosek o przerwę. Proszę, kto jest za tym, żebyśmy ogłosili przerwę? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został odrzucony. Inna propozycja sprzed ponad 4 lat, no minimalnie ponad. 7 stycznia 2011, przypominam, lista numer 29, temat ten sam, ale ujęcie... Także trochę śmiechu. U Grzegorza Kozaka, gościli wtedy w stronie... U nas zawsze, proszę Państwa, w naszym radiu jest trochę śmiechu od czasu do czasu, prawda? Odrobina śmiechu. W radiu TOK FM Euro Concita Extra. Oczywiście, że trzeba mieć trochę poczucia humoru, dlatego mówimy, że nasze występy, wystawy są w systemie, proszę Państwa, USA. Amerykański luz. No ludzie się ośmieszają, czasem wiecie Państwo, tego Sikorskiego pokazują w formie takiej kabaretowej, że on jest jakby niczym stary kabareciarz. Tak, kabareciarz. Panie Grzegorz,
Nawet niektórzy udają, pokazują, że na fortepianie umieją grać. O, Marta Dobosz na przykład udaje wariactwa Marty Dobosz. Oglądaj, no gdzie ona tam na fortepianie? Marta Dobosz. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie i nie dajmy się tylko do końca dać zbłaźnić. No bo Rysia, proszę Państwa, jak ona się reklamuje tam na tym dworcu wschodnim, nawet w tej części większej, Państwo zobaczą. Taka Rysia w Meloniku, no to jak hitlerowczyk całkiem, ta Ryszarda Tubak, jak hitlerowczyk. Ja mówię, Rysia, po co ci to? Dzień dobry. Ale wam się traciła jednak radość, prawda? Po co ci to się reklamować jako ta osoba po prostu bezdomna z tymi innymi bezdomnymi na większej części dworca wschodniego? To więc, gdy Janek Witek przechodzi z tej mniejszej części. To jest kolejny dowód na to, że rządzą nami ludzie niekompetentni. Po prostu. Już za chwilę. Zmierza do studia Państwa i moim gościem będzie Mona Madalena na tej odpowiedzi. Troszeczkę wspomnienia z rana mamy. Także ludzie niepotrzebnie się uśmieszają. Na przykład ta Rysia Czubak, jak ona się tam reklamuje na tej ścianie dworca wschodniego, tego większego, no to całkiem widać od razu, że jest bezdomna. Ta Rysia, Rysia Czubak. Myślę z tego, że ona jest tam w 20 epizodach coś tam gra, prawda? Co to znaczy? A że po znajomości, no bo jak ona, wiecie Państwo, tańczyła w tej operetce na Nowogrodzkiej, no to tak, ani zatańczyć nie umiała dobrze, bo tam przecież nie był balet. To był tylko taki balecik do operetki. No to więc ta Rysia troszeczkę tam się ruszała. No ale teraz jest stara, jest gruba, jest furą mięsa, a poza tym jest złośliwa. No to więc jak ktoś jest zgrabny, no ja jestem bardzo zgrabną baletnicą i myślę, że do końca pozostanę szczuplutka. No Rysia zazdrości ludziom różnym, różnych rzeczy Rysia zazdrości. I po prostu niepotrzebnie ona atakuje ludzi, bo od razu widać, że ta Rysia jest bezdomna. Że na Mińskiej kiedyś mieszkanie miała, straciła, bo tam pożar był na Mińskiej, a Rysia przyjechała w ogóle ze Świdra, proszę Państwa. Ze Świdra przyjechała. To jej tutaj udostępniali, sprzyjali tak czy siak, jak to się mówi, prawda? Dawali tej Ryszardzie Czubak, no, powiedzmy wszystko dawali, ale ona nic nie była wdzięczna tutaj nikomu. Nie chciała ta Ryszarda Czubak dać się, proszę Państwa, udobruchać, no, żeby być niejako osobą wdzięczną za te hojne dary. Za to wszystko. Także Ryszarda coraz gorsza, coraz bardziej wściekła, proszę Państwa. Na to wszystko. Karta zła jest, zła. Nie dlatego, żeby mieć jakąkolwiek presję. Ona teraz jako ta osoba bezdomna, to więc tam ona jako ta bezdomna, Ryszarda Czubak. No i te wszystkie tamte, co tam się reklamują. Na tym wschodzim, gdzie pani dworze. Mieszkają we Francji, żyją we Francji. Te wszystkie reptoidy. Może właśnie z powodu tych ataków nie tyle. Biedota cała, czyli to całe to świątynie czują się trochę. Dziadostwo. No i Rysia. Nie dasz uniknąć. Tam się, proszę Państwa, reklamuje. Na dworcu wschodnim z tym całym dziadostwem. Taki kolorowy pokazany. Taki kolorowy.
Wybory to łaska narodu, która na pstrym koniu jeździ. Ale znowu jest każda akcja podważana, akcja. Wybory to w Polsce oczywiście fałszerstwo, całe zagrożenie dla demokracji. Wybory to chwila wiary w całą wyjaśnianą. Czyli wszelcy bezdomny. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 9. No i Tarysia jako królowa bezdomnych. Ona jest w sumie, wiecie państwo, niewdzięczna, nieuczynna i sama by te wina tam powypijała i się cieszy, że jeszcze innym spod nosa wzięła te wina, wiecie, innym spod nosa, że te wina wzięła. No taka jest Ryszarda, nasza tubakówna. Kupa gówna, a może pura mięsa, tak gdy wiecie państwo, ale worek, no tutaj ten Janek, ja tu wszystkiego nie pokazuję państwu, ale ten Janek Witek co opowiada, to się spojrzy na te rysie, mówi, Boże, jaka pura mięsa, powinna się ta rysia odchudzić. Ja mówię, słuchaj, no rysia się jako tako rusza, bywa na wernisażach, ale rusza tylko szczęką. Że taka plotkarka jest, no to wiecie państwo, no Warszawa, żebracznica plotkarska. Warszawa jest żebracznicą plotkarską, to żeby się gdzieś tam do stołu dobrać, no wczoraj na te paluszki się rzucili. Na to dziadostwo w sumie, no, na to dziadostwo. Ja tam jakieś jedno ciasteczko wzięłam i już tam do stołu nie lecę, bo patrzę, że to coś to nerwowa ta żebracznica jest. I oni, jakby tych ciasteczek, o Jezu, to już tam niektórzy po trzy, po te cztery lampki powypijali, a ci, którzy z tyłu szli, to już oczywiście nie dostali ani jednej lampki, no bo tu po trzy, po cztery te mędy powypijały. Bezdomni, no. Także ta rysia się reklamuje na Dworcu Wschodnim, część większa, jak państwo tam wyjdą, albo jak będą chcieli wejść do tego tunelu, to rysia jest nad samym wejściem. Takim jakimś takim czy brązowym meloniku, czy ciemnym takim, w każdym bądź razie, meloniku hitlerowskim. No, także Ryszarda Czubak, proszę państwa, się reklamuje tutaj w Warszawie jako katolickiej Polsce. A to jest Ryszarda Czubak. Rozmawiam jeszcze, wrócimy do tego tematu. Także w kontekście tego, co dzisiaj jest krystyjskim, na czoło. Na Mazowszu, nad Wisłą, tu. Czyli jaki wariat? Co jeden wariat? Atakują wariaci. Państwo zobaczcie. Atakują wariaci. Tu w Warszawie, tu w katolickiej Polsce. Także troszeczkę z rana
Na teraz mamy godzinę około 15, tak? 6.20, a tu jeszcze 6.20. Nad końcem ma być wznowiona akcja poszukiwania dwóch braci do prowadzenia arestu. Zabić 12 osób podczas ataku weszli bez atrycznego w pokoju Szerbiem do Drazek w Nikaragi 80 km północno-wschód od Paryża, szukaj 88 policjantów i żołnierzy. Będziemy dochodzić ogólnie kopalnie, deklaruje kandydat PiS-u na prezydenta Europy w zaznaczeniu tutaj, który spotkał się z rozmawiającymi górnikami kopalni. Przeszczep pod bramą jednej z czterech przeznaczonych do likwidacji kopalni Andrzej Duda zapowiedział interwencję w Komisji Europejskiej. Ja to zamówiłem jako poseł do Parlamentu Europejskiego, że złożę w tej sprawie w najbliższym czasie zapytanie do Komisji Europejskiej. Czy w tym planie przewidziane są środki na inwestycje, które pozwolą unowocześnić polski przemysł wydobywczy, bo nie należy polskiego przemysłu likwidować, tylko należy go unowocześnić. Już ponad 1000 górników protestuje pod ziemią przeciwko likwidacji czterech zakładów należących do kopalni węglowej. Najwięcej gości w kopalni Brzeszcze w poniedziałek na szybko rozpocznie się akcja znajdą. Co najmniej 30 więźniów politycznych zostało uwolnionych na Kubie w ciągu ostatnich 48 godzin w ramach normalizacji stosunków. Także ludzie się buntują. Ale uczciwie, no bo chcą pracować. Jerzy aktor Fred Taylor gwiazda w tego Hitchcocka zagrał w ponad 50 filmach Bóbr amerykańskich. Miał 84 lata. Informacje sportowe. Ale mamy Polska plan dnia awans do finału tenisowego Pucharu Kopmanu, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata dusz mieszanych. W inauguracyjnym spotkaniu Agnieszka umierają na raka, także ja tutaj tego Jaśka pouczam jako wariata, żeby nie palił tych papierosów. Jeden za drugim. No ja wiem, że to są takie te pety, no to częściej to się dzieje. Jeden za drugim kopci. Po co to kopcić te pety? Państwo zobaczą. Po co te pety kopcić? No. Rok. Rok. I tobie i sobie. Także wiecie Państwo, tutaj świadkowie Jehowy głoszą tobie i sobie, czyli dla siebie zbawienie, dla ciebie Pan Bóg, wiedza, prawda, udostępnianie, czyli podwójne dobro, a u tych katolików podwójne zło, no bo katolicy Biblii nie znają, katolicy prawdy nie znają, Jehowy Boga nie znają, nie są świadkami Jehowy, bo o nim też nie świadczą, zwłaszcza i zważywszy, że nic nie wiedzą kompletnie o tych rzeczach duchowych. Dzisiaj mówiliśmy od rana o duchowości Chin. Tutaj Janek Witek z pochwałami dla naszej telewizji Elhof Art 2000 przez Google i przez YouTube bezpośrednio chwalił naszą firmę Elhof Art 2000, że jesteśmy bardzo nie to, że chytrzy, ale mądrzy, inteligentni, przebiegli, bo mówimy, że Chiny mają jakąś duchowość. Ja mówię, słuchaj, no bo ci Żydzi to nie te kletą od rana, od 6, tym tokechem, no to oni nie mają żadnej duchowości, proszę ciebie. Żadnej duchowości nie mają. A tu trzeba mieć jakąś duchowość. No. Nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą. No ja to nic nie wierzę. I tak sobie żyją jak te świnie. No Janek też daje przykład. Chociaż on tu się zastanawia, ale kąpie się w wodzie. Proszę Państwa, ciągłe, ja mówię w wodzie, trzeba bieżącej, Tantarei, wszystko płynie, system hinduski. Jak można w tej samej wodzie się kąpać? A tak w chwili nie robi. Wydełko, wydełko. Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wydaniowej w Warszawie dołączył do nas, doktorant Józef Kowalczyk. Zdecydowaliśmy, że przypomnijmy, człowiek cierpiał się, męczył przed śmiercią, a oni jeszcze tutaj jeżdżą po nim. O! Wojny cywilizacji, który się wieszczy na czołówce Rzeczpospolitej Jerzy Kaszczyński, proponuję panom i naszym słuchaczom zacytować konkretnego wypożenia przez Jerzy Rzeczpospolitą. Dostali w ręce. Atak na redakcję Szarli Hebdo zapowiada wielkie starcie ideologiczne w Europie. Tak zaczyna się ten komentarz. Chętni do wojny już się objawili. Ujawnili, przepraszam, obrzucając granatami prowincjonalne francuskie meczety. Z drugiej strony.
kościelnej. Dalej jest podany przykład jednej z rad dzielnicy. Każdy głos? Oleksego, posłuchajmy. Jeszcze może tylko głos? Oleksego, posłuchajmy. No bo już jego nie ma. Umarł dzisiaj Oleksy nad ranem. Cierpiał na raka. No to więc mówię tutaj do tego Janka. Głupawego. Witka. Czy ty, cholero? Nie przestaniesz? Kop ci 3 fetów. Także wiecie państwo, no ludzie są okropni. Nie myślą. Jeszcze króciutko ostatnie zdanie. Być może w krajach, w których całe dzielnice, wkrótce całe miasta będą muzułmańskie. Jest już zatrzymane. Być może politycy aktywiści nie są już tam w stanie powstrzymać prawdziwej wojny. Mamy wojnę cywilizacji. No dobrze, ja jestem PZPR-em. Bardzo łatwo jest No, Rysia to ona, wiecie państwo, jak się tak zdradza jako ta bezdomna, to ona bardzo często chodzi do tej świętej Anny. No i jako ta katoliczka pod kolumną Zygmunta modli się. A nad trasą WZ. Ja mówię, Rysia, ty jako ta katoliczka, jak tak obgadujesz ludzi, to byś się może wstydziła trochę. A skąd? Ona, ta, Ryszarda Czubak, się wcale niczego nie boi. Nie wstydzi się. Ja mówię, że cholera, ciebie tu nie napadli na tej pracy? Jak ona w nocy tu przyjeżdża na grenadierów, wysiada. Ryszarda Czubak, jako tej półwariatki. Ryszarda to jest półwariatki. Czasami może doprowadzić do katastrofy całe ciało, panie doktorze. Wydaje mi się, że redaktor Kraszczyński nieco demonizuje sytuację. Ja myślę, że jest problem z pewnością i ten atak tego dowodzi. Natomiast jak scharakteryzować tę sytuację, wydaje mi się, że nie złożysz nawet się, gdyby nie to zdarzenie. Natomiast jest problem z asymilacją. Jest problem rzeczywiście odmienności kulturowej. Części społeczności muzułmańskiej w społeczeństwach zachodu, a w szczególności w takim kraju jak Francja, która jest bardzo specyficzna pod tym względem. Można powiedzieć, że we Francji też jest fundamentalizm laicki, który w dziwny sposób radzi sobie, czy próbuje sobie radzić z mniejszościami religijnymi, gdzie temperatura uczuć jest bardzo sobie, uczuć religijnych jest wyższa niż przeciętna. No, takim specyficzną sytuacją była kwestia tych ust kobiet, którzy prowadzili zakaz nawet tego typu rzeczy, które są dopuszczalne w innych kulturach zachodnich. Natomiast ten problem kulturowy na czym polega? Za przepraszam, tak władze podsycają. Ja nie wiem, czy podsycają, może nie świadomie, natomiast to jest rzeczywiście odmienność kultur, w szczególności w przypadku Francji, to jest kraj, doszedł do takiego laicyzmu wojującego, można powiedzieć, jakby w trakcie swojej historii, prawda? Rewolucja francuska, religia, która była umoczona w stary reżim, bardzo mocno i straciła twarz i w trakcie tych kolejnych 200 lat doszło do takiego konsensusu społecznego we Francji, że religię eliminujemy z życia publicznego. Możecie sobie robić w domu, co chcecie z religią, natomiast w życiu publicznym eliminujemy wszelkie symbole. Szkoda tego Oleksego. Z drugiej strony mamy społeczność muzułmańską, która powiedzmy sobie w sensie takiego rozwoju religijnego, no jest gdzieś, no my byliśmy w takim stanie gdzieś 200 lat temu, powiedzmy sobie, czy 300 lat temu, prawda, że były takie fundamentalne chrześcijańskie część tej społeczności, która była gotowa do wojowania w imię nie wiem, czy religii, w imię symboli religijnych, w imię pewnej takiej... Państwo polskie tej Rysi sprzyja, a ona jest podła po prostu, bo obgaduje te emerytki, wszystkie, obgaduje tutaj ludzi, proszę państwa, i korzysta z państwa. Och, moje emerytki, moje katoliczki kochane, ze świętej Anny, Caritas dzisiaj wino na wernisaż
przywiózł, ja mówię od kiedy to Caritas wino przywozi na wernisaże, proszę Państwa. No bo tym dziadom katolickim to się tak myśli, marzy. Ten Jaśka jak tu się wścieka z powodu tych petów, papierosów jak nie ma, a ktoś jemu nie przyniesie, to wyzwie i wykorzysta każdą sytuację, tak jak pijak jest podstępny strasznie, żeby tę złotówkę wyssać od was. Nie dawajcie, bo przegracie, mówi psycholog, że nawet gdy złotówkę dacie pijakowi, to przegracie. Tak samo ta Rysia tutaj. Nie Rysia, tylko ten Jaśko. Na te pety. No tak jest pazerny, na te pety. Ale on traci swoją jaźń, jest niewolnikiem diabła. Jaśko jest niewolnikiem szatana. Litka też raz przyszła, mówi, ma papierosy, ale nie mogła w tej torbie znaleźć. No przecież za 5 minut znajdzie. Jak on się na nią rzucił, wyzwał ją, czyli zbluzgał ją, a wypierdolę, a co? Ja mówię, no jak można tak do kobiety mówić? I Państwo zobaczą, taka jest Warszawa, 2,5-milionowa wiocha, chamska. No ona znalazła, ale dała mu tylko paczkę, powiedziała, drugiej ci nie dam, za tydzień dostaniesz. Także on był, został upokorzony i ona tutaj pluła nawet na niego, na tego Jaśka. Ty świnio, ty w wodzie się kąpiesz tej samej przez cały czas, to trzeba w hinduskim prysznicu. A po świni to nie spływa jak woda, jak po kaczce, bo świnia to samo gówno. To więc apostoł Paweł mówi o tych Żydach, że boję się, żeście z powrotem do tych żywiołów żydowskich wrócili, do tych sabatów i do tych świąt, których dusza moja nie.